Paweł Borkowski, którego doskonale znacie z moich filmów, tutaj z mojego kanału, powiedział mi, w sumie to nawet bardzo często mi to powtarza, że każda kobieta powinna mieć w swojej kosmetyczce jedną czerwoną pomadkę. Taką pomadkę, w której czuje się najlepiej, w której wygląda najlepiej, w której czuje się seksownie. To jest bardzo ważne, żebyśmy my kobiety miały taki jeden kosmetyk makijażowy, czyli taką czerwoną pomadkę. A co powiedziałabym ja, jeśli chodzi o pielęgnację? I gdybym miała wybrać taki jeden produkt, który każda kobieta powinna mieć w swojej pielęgnacji, to oczywiście byłby preparat z witaminą C. Dzień dobry kochani, tym akcentem chciałam wprowadzić was w temat dzisiejszego filmu. No i właśnie, porozmawiamy sobie o witaminie C. A dlaczego ta witamina C? Powiem wam tak. Moja przygoda z witaminą C zaczęła się dobrych kilka lat temu i pamiętam doskonale, że takim pierwszym produktem pielęgnacyjnym z witaminą C był kosmetyk marki Vichy, o ile dobrze się orientuję, teraz już niedostępny. I to był taki preparat, który trzeba było w formie proszku, ta witamina C w formie proszku, trzeba było ją przesypać do buteleczki, dobrze ze sobą zmieszać i przechowywać w lodówce. Pamiętam, że to był na pewno kwas askorbinowy, produkt miał taki żółty kolor, a troszkę sprawiał problemów, bo ten proszek tam niedokładnie się wymieszał. No i jeszcze ta opcja, że trzeba było trzymać ten kosmetyk w lodówce, a ja byłam młodą kobietą, nie do końca mi pasowała. Ale to był właśnie ten pierwszy produkt, po który sięgnęłam, jeśli chodzi o witaminę C. I od tamtej pory stosuję w mojej pielęgnacji regularnie witaminę C. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji przynajmniej zabrakło jakiegoś kosmetyku, który tę witaminę C posiada. I osobiście uważam, że najfajniejszą formą taką kosmetyczną, jeśli chodzi o witaminę C, to jest serum. Serum zarówno do twarzy, jak i serum pod oczy. Dzisiaj opowiem wam o moich ulubionych produktach pielęgnacyjnych i takich, które w sumie przetestowałam już w przedziale kilku lat, na przestrzeni kilku lat i też bardzo dobrze się one u mnie sprawdzają. Ale zanim dojdziemy do tych produktów, które chciałabym wam dzisiaj polecić, to oczywiście muszę wspomnieć odrobinę o witaminie C, żeby was tak troszeczkę też wprowadzić w temat. Jeśli jeszcze nie wiecie, a jesteście pewnie młodymi kobietami, to witamina C jest fantastycznym antyoksydantem. Starsze kobiety doskonale wiedzą już, jak działa witamina C i jak fajne efekty w pielęgnacji potrafi przynosić. Antyoksydant, czyli taka substancja, która wymiata wolne rodniki z naszego organizmu, z naszej skóry i dzięki temu sprawia, że ta skóra przede wszystkim lepiej i młodziej wygląda. O wolnych rodnikach zrobię wam osobny film, ponieważ to jest też bardzo, bardzo ciekawy temat, który powinniście chociaż odrobinę znać, jeśli chodzi o kosmetyki, bo często gdzieś właśnie od producentów, gdzieś w jakichś reklamach, w jakichś kwestiach marketingowych słyszymy, że dana substancja wymiata wolne rodniki i co to są w ogóle te wolne rodniki, ale zaznaczam, że będzie tutaj troszkę biochemii. Postaram się, żeby ten film był dla was przyjemny i lekki, a przede wszystkim zrozumiały. Ale dzisiaj skupiamy się właśnie na witaminie C. No i ta witamina C, antyoksydant, substancja, która bardzo fajnie wpływa na przebarwienia, reguluje ten koloryt naszej skóry, ale też przy okazji delikatnie ją rozjaśnia. I witamina C stosowana przez lata przynosi świetne efekty, właśnie między innymi w tym, że ta skóra dobrze, ładnie, naturalnie wygląda i jest też taka rozpromieniona, rozświetlona, ale też między innymi zmarszczki pojawiają się troszeczkę później, te przebarwienia, które gdzieś tam mogą się pojawić, delikatnie się rozjaśniają. Oczywiście witamina C to nie jest taka substancja jak kwasy, ona nie będzie działała aż tak silnie jak kwasy czy retinol, jeśli chodzi o przebarwienie. Ale uwierzcie mi, stosowana regularnie, stosowana regularnie w pielęgnacji,
naprawdę daje świetne efekty. Te przebarwienia mogą się pojawić zdecydowanie mniejsze lub też w ogóle się nie pojawią. Skóra zawsze będzie taka promienna, rozświetlona, będzie miała ładny koloryt, a między innymi też często po zimie dzięki witaminie C, odpowiednim stężeniu i dobrze dobranej witaminie C jesteśmy w stanie usunąć tam taki poszerzały koloryt naszej skóry. Ja witaminę C kocham, uwielbiam, a nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji jej nie było, ale zapewne wiecie też, że na naszym rynku, na rynku kosmetycznym, mamy dostępnych kilka form witaminy C. Ja dzisiaj Wam tak dosłownie szybciutko przedstawię te najbardziej popularne formy witaminy C, ale uwierzcie mi, że mogłabym Wam opowiadać i opowiadać o witaminie C godzinami, ponieważ bardzo mnie ten temat interesuje od wielu, wielu lat i kiedy tylko słyszę, że pojawiła się jakaś nowa forma witaminy C albo producenci wprowadzają coś nowego, co jest związane właśnie z witaminą C, czy pojawiły się jakieś nowe badania na jej temat, to oczywiście zawsze zgłębiam właśnie ten temat, chcę dowiedzieć się jak najwięcej, żeby jednak ta witamina C, którą stosuję w mojej pielęgnacji, zawsze przynosiła efekt. Poza tym witamina C, to też muszę podkreślić, jest dobra dla każdego. Uwierzcie mi, że jest dobra dla każdego typu skóry, bez względu na wiek. I warto zacząć ją stosować już w młodym wieku i kontynuować systematycznie przez lata, żeby jednak te efekty zawsze były widoczne, żeby utrzymać skórę w ładnym stanie. Kiedyś było tak, że witaminę C troszkę obawialiśmy się stosować i nadal dostaję od Was takie pytania, czy na przykład witaminę C można stosować latem, czy lepiej stosować witaminę C w okresie na przykład rano, albo czy też ją stosować wieczorem. Czy witamina C będzie dobra dla cer trądzikowych? No właśnie. I jak to jest z tą witaminą C? Tak naprawdę najbardziej popularnym i jednym z takich pierwszych typów witaminy C, który pojawił się na naszym rynku, był kwas askorbinowy i do dziś możecie go znaleźć w różnych produktach pielęgnacyjnych. Ale jak teraz Wam się tutaj wyświetli, kwas askorbinowy jest pochodną glukozy, która dobrze rozpuszcza się w wodzie i etanolu. Natomiast jeśli chodzi o kwas askorbinowy, to jego działanie widzimy głównie na powierzchni. I to jest i dobre, i złe. Bo oczywiście działanie na powierzchni, no to będziemy widzieć to rozświetlenie, rozjaśnienie, takie delikatne złuszczenie, jeśli chodzi o zależność od stężenia, ale nie podziałamy od wewnątrz naszej skóry. Czyli witaminą C możemy między innymi podziałać na produkcję kolagenu, ale żeby podziałać na tą produkcję kolagenu, to oczywiście witaminę C musimy wprowadzić do naszej skóry. Jeśli chodzi o kwas askorbinowy, to najlepszą formą takiego właśnie wprowadzania kwasu askorbinowego do naszej skóry jest zamknięcie go w liposomach i niektóre marki stosują tego typu technologie, zamykają kwas askorbinowy w liposomach, dzięki czemu dostaje się on do głębszych warstw naszej skóry. Co jeszcze można powiedzieć o kwasie askorbinowym? To między innymi to, że dodawanie jego do kosmetyków, do formuł kosmetyków przedłuża trwałość produktu i wydłuża przydatność do użycia. Ale co jest bardzo ważne, to również zabezpiecza przed zmianą barwy tego kosmetyku i chroni go przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu. Uwierzcie mi, że witamina C ma naprawdę fantastyczne właściwości nie tylko ze względu na działanie na naszą skórę, ale również na działanie w samym kosmetyk. Druga forma witaminy C, którą bardzo często możecie również znaleźć w składach kosmetyków, to jest palmitynian askorbylu i to jest estrowa pochodna, estrowa forma kwasu askorbinowego, która również działa na powierzchni skóry i ma bardzo podobne działanie jak sam kwas askorbinowy. Trzeci typ, trzecia forma witaminy C to jest glukozyd askorbylu i to już jest witamina C, którą wytwarza się ze skrobi. Wykazuje większą aktywność, przez co też wnika w warstwy naszego naskórka, ale też hamuje działanie melaniny, czyli tego barwnika naszej skóry i zmniejsza przebarwienia. Naprawia uszkodzenia spowodowane działaniem słońca i wzmaga też odbudowę kolagenu właśnie przez to, że głębiej wnika do naszego naskórka. Idziemy dalej.
I kolejną formą witaminy C, kolejna forma witaminy C to jest sól magnezowa fosforanu askorbylu. I jej działanie widzimy, w najskuteczniejsze działanie widzimy w stężeniu 10%. Jest to witamina C rozpuszczalna w wodzie, przez co też ma utrudnione przenikanie do głębszych warstw naskórka. I kolejna forma witaminy C to z kolei sól sodowa fosforanu askorbylu. I zwróćcie uwagę, mimo tego, że nazwy podobne, to tutaj mamy już substancję lipofilową, która jest nierozpuszczalna w wodzie, wykazuje wysokie działanie, efektywne działanie i często poleca się właśnie ten typ witaminy C do cer trądzikowych, dojrzałych, ale również w kosmetykach antycelulitowych. I uwaga, ona już w stężeniu 1% wykazuje działanie antybakteryjne. Dlatego też właśnie często poleca się ten typ witaminy C przy skórach trądzikowych, tam gdzie pojawia się właśnie problem jakichś wyprysków. No i moi drodzy, ostatni typ witaminy C, o którym dzisiaj chciałam Wam tak szybciutko wspomnieć, to jest zdecydowanie mój ulubiony typ witaminy C, przede wszystkim dlatego, że jest to typ witaminy C idealny dla skór wrażliwych, ale też do stosowania przez cały rok. Co prawda jest to forma witaminy C, która jest w sumie najdroższa ze wszystkich, jeśli chodzi o produkcję kosmetyku, ale zauważyłam, że coraz częściej producenci kosmetyków zaczynają z niej korzystać. No i właśnie, tetraizopalmitinian askorbylu jest jedną z najskuteczniejszych form witaminy C w tej chwili dostępnych na rynku. Ma on olejową formułę i hydrofobowe właściwości. I to, co jest bardzo ciekawe, a o co bardzo często pytacie, stężenie. I wyobraźcie sobie, że w przypadku tej formy witaminy C najefektywniejsze stężenie mamy już w bardzo niskim, a najefektywniejsze działanie mamy już w bardzo niskim stężeniu, czyli od 1 do 3%. Wcale nie musi być tak, że stężenie witaminy C musi być bardzo wysokie, bo tutaj wszystko rozchodzi się o jej formę. Często też dostaję od Was takie pytanie: powiedz mi, w jakim stężeniu jest ta witamina C? Jeśli rozmawiamy o kwasie askorbinowym, to oczywiście im wyższe stężenie, tym bardziej skuteczne działanie. Ale niestety kwas askorbinowy jest taką formą witaminy C, której nie możemy stosować przez cały rok. To jest pierwsza sprawa, zwłaszcza latem, ale też może on wywoływać reakcje alergiczne i fotouczulające. Im wyższe stężenie, tym większe prawdopodobieństwo, że może dojść do jakiegoś podrażnienia na naszej skórze. Tutaj w przypadku tej ostatniej, jednej z najskuteczniejszych form witaminy C, zwróćcie uwagę, że mamy niskie stężenie, fajną formę olejową i witaminę C, którą możemy stosować przez cały rok, zwłaszcza poleca się ją osobom, które posiadają skórę wrażliwą i tym, którzy źle reagują na kwas askorbinowy. No dobrze, moi drodzy. To tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie do witaminy C, a teraz opowiem Wam o takich moich topowych produktach, kosmetykach, które u mnie bardzo dobrze się sprawdzają z różnych półek cenowych. Mam tutaj koszyczek pełen produktów, o których Wam dzisiaj opowiem i może zacznę, bo jest, słuchajcie, tego dosyć dużo, od czegoś, co stosowałam w ostatnim czasie, bardzo, bardzo namiętnie i są to kosmetyki drogie. Więc zaczynamy od tej najdroższej półki, ale być może Was ta półka zainteresuje. A mowa tutaj o produktach marki Dermalogica i zobaczcie, mam tutaj już dwa zużyte opakowania po serum Biolumin C serum serii Age Smart. Marka Dermalogica zastosowała w tych produktach kompleks witaminy C. Więc znajdziemy tutaj różne formy witaminy C w połączeniu z innymi substancjami aktywnymi, które właśnie mają działać, no tak jak ma działać witamina C, czyli mają rozświetlać naszą skórę, rozjaśniać naszą skórę, działać na wolne rodniki, sprawiać, że to starzenie naszej skóry i te zmarszczki będą się wolniej pojawiały. Bardzo fajny produkt w formie takiej wodnistej sprawdzi się do każdego typu skóry. I tak jak mówię, tutaj nie rozróżniamy stężeń witamin, ponieważ mamy kompleks. Mamy różne formy witaminy C zawarte w tym preparacie, ale no niestety jest on bardzo drogi i nie dla każdego. Natomiast
po jakimś czasie, jeśli chodzi o witaminę C z tej samej serii, pojawiło się serum pod oczy. Bialumin C Eye Serum, które zużyłam już ponad połowa. Serum w 15 ml, no niestety też bardzo drogie, ale z bardzo fajnym aplikatorem. Przyjemnie nakłada się tutaj w okolicy oczu. Ma też taką leciutką formułę, którą delikatnie wklepujemy tutaj w okolice naszego oka. Momentalnie się wchłania, ale musicie pamiętać o tym, że jeśli chodzi o serum, czy to serum do twarzy, czy serum pod oczy, zawsze stosujemy takie preparaty z kremami. Kremami, które jeszcze dodatkowo dadzą nam ten efekt okluzji, a substancje aktywne zawarte w tych produktach, przede wszystkim witamina C, zadziałają efektywniej, dłużej na naszą skórę, a my osiągniemy takie efekty, na których nam zależy. Więc jeśli szukacie czegoś z górnej półki, z kosmetyków bardziej profesjonalnych, macie dostęp do większej gotówki i chcecie coś, co będzie miało kompleks witamin, zwłaszcza witaminy C w swoim składzie, to ja Wam gorąco polecam te produkty, czyli serię Bialumin C od marki Dermalogica. Zarówno serum do twarzy, jak również serum pod oczy. Teraz przejdziemy do takiego drugiego typu, drugiej grupy, nieco innej formy witaminy C, a tak naprawdę, moi drodzy, to właśnie tej mojej ulubionej witaminy C, tego ostatniego typu, tej ostatniej formy, o której wcześniej rozmawialiśmy, czyli tej witaminy C, która będzie idealna dla wrażliwców, dla cer naczynkowych, dla osób, które nie mogą stosować kwasu askorbinowego, a mam na myśli tutaj nic innego jak moje ukochane Bandi. Polska marka, dobre ceny, ta sama forma witaminy C, choć dwie różne formuły. Pierwsza z nich to jest koktajl olejowy z witaminą C, z aktywną witaminą C z serii C-Active Care. Tutaj mamy wysoko oczywiście witaminę C w tej fantastycznej formie w składzie, ale uwaga, ten produkt ma formę olejku. To jest niby taki suchy olejek, ale mimo wszystko będziecie odczuwać go na skórze. I uważam, że ten produkt najlepiej sprawdzi się w przypadku skór normalnych, jak i suchych. Oczywiście też dojrzałych i naczyniowych. Natomiast tutaj mamy koncentrat z tą samą formą witaminy C, też wysoko w składzie. I tutaj już jest inna forma samej konsystencji. Mamy tutaj zdecydowanie lżejszą konsystencję, mniejszą zawartość olejków i uważam, że ten koncentrat będzie fantastycznie sprawdzał się w przypadku skór mieszanych, jak również tłustych. Także dwa produkty marki Bandi, które są tanie, z dobrej półki cenowej, mają świetne składy, fajne konsystencje. Dla każdego coś tutaj się znajdzie i warto sięgać po nie, można je stosować przez cały rok. Tak jak mówię, forma witaminy C, która jest zawarta w tych produktach, będzie odpowiednia dla każdego typu skóry. Tutaj mamy mieszaną tłustą, a tutaj mamy suchą i normalną. Naczyniowe, trądzikowe, jak najbardziej tak. Przy czym muszę Wam powiedzieć, że ja przez długi okres stosowałam właśnie tę formę bardziej olejową, takiego właśnie bardziej olejku w porannej pielęgnacji, mimo tego, że posiadam skórę mieszaną i też bardzo dobrze się u mnie sprawdzała. Przy okazji powiem Wam jeszcze taki mały myk, taki mały trik, który możecie wykorzystać. Witaminę C najlepiej stosować w porannej pielęgnacji w połączeniu z filtrem, bo wtedy mamy najlepszą protekcję, najlepsze działanie antyrodnikowe, ale jeśli zauważycie, że na przykład forma tej witaminy C nie za bardzo Wam pasuje w porannej pielęgnacji, za długo się wchłania albo nie łączy się z jakimiś kosmetykami, które później stosujecie, to wtedy polecam Wam stosować witaminę C w wieczornej pielęgnacji. Ale oczywiście jednak ta poranna pielęgnacja to będą najfajniejsze i najszybsze efekty i też największa ochrona. Mój kolejny topowy produkt z witaminą C to też jest coś, po co sięgam od kilku dobrych lat. I to jest marka Sesderma, seria C-Vit, a dokładnie te oto ampułki. W tej serii znajdziecie serum do twarzy, znajdziecie preparaty do ciała, znajdziecie kremy, znajdziecie między innymi ampułki i płatki pod oczy. I ja chciałabym Wam gorąco polecić właśnie ampułki i płatki pod oczy, bo z tych wszystkich produktów, które są dostępne w tej serii,
Te dwa kosmetyki są moimi ulubionymi. Płatki pod oczy mają formę taką lekko żelową. One są bardzo dobrze, fajnie nasączone, świetnie trzymają się tutaj w okolicy naszych oczu, skóry tutaj oczu i nic absolutnie Wam tutaj nie zjeżdża, nie odkleja się. Możecie wykonywać wszystkie czynności, które wykonujecie i sobie nosić takie płatki pod oczami, a przy okazji zobaczycie, że ten efekt rozświetlenia bardzo, ale to bardzo szybko się pojawi. Natomiast ampułki, które prezentują się w ten sposób, są rzeczywiście malutkie, ale dodatkowo w opakowaniu macie dołączone takie, zobaczcie tutaj, może Wam to tak pokażę, takie kapturki, dzięki którym jeśli nie zużyjecie całej ampułki albo zużyjecie połowę, możecie sobie przechowywać taką ampułkę, no bo nie ukrywam, marka Sensderma nie jest najtańszą marką, jest marką, która w produkcji swoich kosmetyków stosuje nanotechnologię, ale moi drodzy, w składzie tych ampułek mamy tylko dwie substancje i to, co jest dla nas najważniejsze, witamina C. Ja te ampułki stosuję samodzielnie, ale też uwielbiam wykorzystywać je w różnego rodzaju zabiegach domowych, kiedy chcę dodać takiego powera jeszcze mojej skórze, chcę ją dodatkowo pobudzić. Wtedy ampułki, te właśnie od Sensderma z witaminą C, sprawdzają się rewelacyjnie. Zarówno do sonoforezy, jonoforezy, do zabiegów przy użyciu różnego rodzaju kombajnów, ale też na przykład przy dermapenie czy nanopenie. Także te dwa produkty, płatki i ampułki od marki Sensderma z serii Civit, polecam Wam szczególnie. Kosmetyk, który stosuję mniej więcej od półtora miesiąca i bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, to jest marka, uwaga, uwaga, dostępna w perfumerii Sephora, Ole Henriksen, i to jest serum, takie żółte serum, które w składzie oprócz witaminy C zawiera również kolagen. Serum o działaniu nawilżającym, rozświetlającym, rozjaśniającym, ale też w formie takiego płynnego żelu. Tak powiem Wam szczerze, że mam całą serię tych produktów, które sobie teraz testuję i z nich wszystkich, bo tam jest dostępny i preparat do mycia twarzy, i właśnie serum, krem pod oczy, krem na dzień, krem na noc, krem do skóry mieszanej, krem do skóry suchej, mamy też bazę pod makijaż, ten kosmetyk najbardziej przypadł mi do gustu. Zresztą wspomniałam Wam na początku tego dzisiejszego filmu, że ja jednak, jeśli chodzi o witaminę C, najbardziej lubię preparaty w formie ampułek czy też serum. Ale jeśli chcecie coś wypróbować, jeśli chodzi o markę Ole Henriksen, to polecam Wam ten oto żel, właśnie to serum do twarzy z witaminą C i z kolagenem. A jak już jesteśmy przy nowościach, to też muszę Wam pokazać jeden fajny kosmetyk, który ma bardzo naturalny skład i jest to marka Fridge, którą też doskonale znacie, polska marka, a kosmetyki do trzymania w lodówce. Zobaczcie, tutaj mamy nawet przy opakowaniu taki piękny koralik, z czego zresztą słynie marka Fridge, bo przy swoich opakowaniach zawsze możemy znaleźć jakiś koralik, kryształek. I tutaj w składzie tego oto serum, bo jest to serum przeznaczone do pielęgnacji twarzy, ale również okolic oczu. Oprócz tego, że mamy roślinne olejki, to mamy właśnie m.in. tę moją ulubioną formę witaminy C. Zaskoczył mnie ten produkt, bo zobaczcie, w opakowaniu wygląda jak taki kremowy, a po wyciśnięciu jest żółty. Więc raczej bym proponowała Wam stosowanie tego kosmetyku w porannej pielęgnacji niż w wieczornej pielęgnacji. Poza tym ma też bardzo ciekawy zapach. Nie wiem, czy kojarzycie takie, kiedyś były takie landrynki białe, chyba z lukrecją. I ten kosmetyk, to serum, ma bardzo podobny zapach. Ale na razie nie mogę nic więcej Wam na jego temat powiedzieć, ponieważ tak jak mówię, jestem w trakcie testów. Zobaczę za jakiś czas, jak się sprawdzi. Natomiast przepraszam Was bardzo, cieszy mnie to, że marka Fridge postawiła na świetny, naturalny skład i między innymi właśnie tę formę witaminy C, która pojawia się w kosmetykach Bandy, ale też którą ja osobiście uwielbiam. A skoro już rozmawiamy o witaminie C, to dzisiaj chciałabym jeszcze Wam podziękować.
Bo kiedy robiłam film, kiedy pojawił się tutaj na moim kanale film dotyczący marki Basic Lab, dostałam od Was ogromną ilość wiadomości i komentarzy. Anita, koniecznie przetestuj produkty z witaminą C właśnie od tej marki. No i mam tutaj serum z 10% witaminą C z kwasem ferulowym oraz ginkgo biloba do testowania. Mam również serum z witaminą C 5% i z kwasem ferulowym i witaminą E oraz serum z witaminą C 15% z kwasem ferulowym i kwasem hialuronowym. Do testowania czekają na swoją kolej, ale dlaczego Wam dzisiaj o nich wspominam? Między innymi dlatego, że na moim kanale często dzielimy się różnego rodzaju poradami, komentarzami i też Was pytam się bardzo często, polećcie jakieś produkty, które u Was się sprawdzają. A ponieważ dostałam od Was właśnie bardzo dużo wiadomości na ten temat, postanowiłam, że pokażę Wam te produkty i być może ktoś z Was z nich skorzysta. Dotrwaliśmy do końca tego dzisiejszego filmu, co prawda powiem Wam z małymi przebojami, ponieważ sąsiedzi coś tam się tłuką, przybijają, więc musiałam momentami tutaj zatrzymywać mój film. Ale najważniejszy temat przerobiliśmy, a powiedziałam Wam o tych formach witaminy C, które można znaleźć w kosmetykach. Dlaczego ja osobiście uwielbiam preparaty kosmetyki z witaminą C i które mogę Wam polecić z czystym sumieniem z różnych półek cenowych, ale również te preparaty, które Wy polecacie i o których bardzo często wspominacie, jak właśnie między innymi marka Basic Lab. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność i na zakończenie tego dzisiejszego filmu chciałabym Was poprosić o to, żebyście rozwinęli opis. Tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, linki, ale również niespodziankę dla Was, którą razem z marką Bandi przygotowaliśmy. Więc jeśli chcecie skorzystać, sprawdźcie koniecznie opis do dzisiejszego filmu. A ja dziękuję Wam jeszcze raz za Waszą obecność i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!